Siemka, siemka, dzień doberek, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Piszcie, co tam u Was, jak się macie, jak się czujecie, jaka pogoda jest w Polsce. Tutaj w Anglii dzisiaj bardzo zimno, bym powiedziała. Zaprowadziłam dzisiaj dzieci do szkoły, bo tak to zawozimy we dwójkę, ale dzisiaj tak się stało, że poszłam, no już mówię, niech się Misiek prześpi. Ja wezmę dzieciaki i pójdę, zaprowadzę te dzieci do szkoły. I kochani, dzisiaj wyjątkowo zimno. Normalnie jakby wrzesień, październik. Także niefajnie. Ani to wiosna, a tym bardziej lato. Bardziej bym powiedziała jesień. No, powiem wam, że ten brak słońca w Wielkiej Brytanii to mnie po prostu dobija. Dobija mnie doszczętnie. Ten brak słońca powoduje, że w człowieku jest taka niechęć, taki marazm się robi, nic się nie chce, wiecie. I żeby chociaż trochę tych promieni słonecznych było. Dlatego ludzie mają przeróżne takie stany, nawet wiecie, zniechęcenia, czy depresje, czy jakieś tam inne rzeczy. Nawet włosy wypadają. Powiem wam, że ja kiedyś sobie rozmawiałam z takim taksówkarzem i on mieszkał w Kanadzie wiele, wiele lat. I on mówi, że w Kanadzie to samo. Że od tego mu po prostu włosy wypadły, bo za mało jest promieni słonecznych, za mało witaminy D3 się wydziela. No i się tu zgodzę. Tak samo jest tu w Anglii. Szczególnie powiem wam, jak ludzie gdzieś tam po fabrykach pracują i na przykład ktoś jeszcze ma nocki, to wychodzi nocą, wraca, to śpi w tym czasie, kiedy jest jasno, kiedy te promienie słoneczne są, i potem idzie znowu do pracy. Także jak gdyby cały czas w ciemnościach takie osoby siedzą i po prostu ten brak witaminy D3 powoduje różne takie, wiecie, stany, czy depresyjne nawet, czy przygnębienie, czy taki marazm właśnie. U mnie dzisiaj taki marazm wystąpił, taka niechęć, tak mi wszystko jedno, wiecie, o co chodzi. No, dzieci mają niedługo tutaj wakacje, 6 tygodni. No i coś by trzeba było wymyśleć. Coś po prostu, wiecie, żeby te dzieci się nie nudziły, ale też coś tak małym kosztem, bo powiem wam, że naprawdę idą takie niepewne czasy. Misiek jeszcze rozmawiał sobie z takim przyjacielem swoim po fachu, też tam swoją firmę ma i bardzo jest niepewnie na rynku pracy. To są wiadomości z pierwszej ręki, no nie mogę za dużo mówić, ale to nie jest jakieś tam wyssane z palca, tylko tak jest potwierdzone. Naprawdę ogromne firmy tracą klientów, także po prostu ludzie pieniędzy nie mają i nie kupują dużo rzeczy, tylko kupują to, co najpotrzebniejsze, więc widzicie, raz pod wozem, raz na wozie, raz pod wozem może być. Nigdy nie wiecie, dzisiaj masz, jutro nie masz. Więc czasy idą tak niepewne, że naprawdę my się zastanawialiśmy, czy jeszcze może gdzieś polecieć sobie na tydzień, dwa, bo jeszcze mi się nie zaczął kontraktu. Ale powiem wam, że po tym, co dzisiaj tam usłyszeliśmy od tego jego przyjaciela, to naprawdę ogromne, ogromne firmy po prostu się powolutku zamykają, zwalniają pracowników. Coraz mniejszy jest zbyt na wiele produktów. Prąd, gaz zapiernicza do góry. W Polsce to też będzie tragedia. No i teraz naprawdę najważniejsze to będzie to, żeby mieć z czego opłacić, na rachunki, żeby mieć, na jedzenie. To będzie najważniejsze. Wakacje to już będzie luksus, po prostu to już będzie luksus dla ludzi, więc chyba jednak nigdzie już nie polecimy, czy tam nie pojedziemy, może gdzieś tutaj w okolicach, no na pewno gdzieś spędzimy ten czas, żeby dzieci miały fajnie, ale żeby nie wydawać ogromnych sum, bo po prostu to są czasy niepewne i to nie są priorytetowe sprawy, tak? Zresztą my już byliśmy na wakacjach, można powiedzieć, w tej Turcji, tak? Także dzieci naprawdę super, super spędziły ten czas. Ja też byłam w Polsce dodatkowo, no to tym bardziej. Także nie wiem, zastanawiamy się, czy gdzieś jeszcze polecieć, czy nie.
Myśleliśmy na przykład też nad Bułgarią, ale powiem Wam, że ta sytuacja teraz w Europie jest tak niepewna. We Francji się tyle rzeczy dzieje. Też ktoś tam powiedział, że Bałkany będą pierwsze zaatakowane, więc no nie wiem, czy Bułgaria byłaby dobrym kierunkiem. Teraz to już po prostu strach gdziekolwiek tak naprawdę lecieć. Nie wiem, nie wiem. Może to po prostu w mojej głowie tak jest, ale może nie będziemy kombinować, tylko lepiej już zostać tutaj i bezpiecznie, żeby było, wiecie. No widzicie, takich czasów dożyliśmy, gdzie po prostu naprawdę strach na ulicę wyjść nawet, wiecie? Tak, ja się teraz wybieram do klasy, do Hanusi, bo teraz ma. Nauczyciele zapraszają rodziców, no i tam będą oglądali osiągnięcia dzieci, co przez ten cały rok dzieciaczki robiły, no i w ogóle tam przy kawce, herbatce, gadka, szmatka, trochę się rodzice z dziećmi mogą pobawić. U Oskarka to będę w piątek po szkole, jak gdyby. Spotkanie z nauczycielami jest i po prostu sobie porozmawiam na temat Oskarka, jak wypadło mu to półrocze i w ogóle z tamtego półrocza byłam bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak teraz. No, Maksiu to już opuszcza szkołę, także też u niego będzie dużo takich, wiecie, imprez, takich eventów. Jadą do Flamingolandu, może tam jakieś zdjęcia Wam pokażę z Flamingolandu. A nie, nie pokażę, bo ja tam nie jadę przecież, tylko on jedzie z klasy. No, a może my pojedziemy do Flamingolandu? No nie wiem, chciałabym jakieś tam Wam, jakieś wycieczki zrobić sobie przy okazji, żebyście zobaczyli. Może gdzieś w Anglii sobie będziemy podróżować tutaj. Coś, żeby nie było wielgaśnych kosztów, ale żeby te dzieci się nie nudziły, żeby nie tylko w domu były, prawda? Korzystamy jeszcze z tego, co mamy. Bo za chwilę ludziom zabiorą wszystko i po prostu ludzie będą siedzieć w tych swoich, jak gdyby norach, bym tak nazwała, 2 na 2 w tych swoich budach, zagrodach, 15-minutowych miastach, bo wszystko tak robią, żeby po prostu ludzie się nie przemieszczali, żeby jedli kiepskie jedzenie, a najlepiej robaki wpieprzali. No, wszystko idzie w tą stronę, po prostu nic nie będziesz miał swojego, żadnego swojego domu na prywatnie, nic na własność, po prostu do tego dążą i to zrobią, i to zrobią, i to już się dzieje. I to już się dzieje, i w Polsce też już odbierają mieszkania, domy i w ogóle, więc tutaj będzie to samo, no. A przecież te 15-minutowe miasta to tak naprawdę wzięły się skąd? Już z Oksfordu, w Oksfordzie już to działa. Za wszystko trzeba będzie płacić, przecież drogi się opłaca, różne podatki, podatek goni podatek, więc coraz wyższe prądy, gazy, żywność, całe życie, rachunki, po prostu masakra. Więc widzicie, jak to jest. No. Trzeba się cieszyć, póki macie jeszcze pracę, póki macie jedzenie. Póki jeszcze macie rodzinę, bo może tak być, jak niektóre przepowiednie mówiły, że po prostu dojdzie do tego, że na przykład 2, 3 pokolenia nawet będą mieszkały pod jednym dachem, żeby było ich stać na to, żeby przeżyć, tak? Że mogą zapomnieć o tym, że będą na swoim, tak? Tak jak ktoś sobie tam, nie wiem, wynajmuje mieszkanie, czy ma swoje mieszkanie, czy dom. To teraz może być tak, że 3 rodziny w tym jednym domu będą mieszkały, bo po prostu nie będzie ich stać na to, żeby się odłączyć. No, także widzicie, no, tak to w tą stronę idzie. Niedobrze, 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 kochani. No, nie wiem, staram się być pozytywna, ale patrząc na to wszystko i analizując, to nie zapowiada się dobrze, kochani. Naprawdę się. Fakty mówią same za siebie, jak gdyby. Nie słowa, tylko po prostu czyny. No, co innego mówią politycy, a co innego się dzieje, widzicie. Tak to jest. No dobra, to nic. Uciekam zaraz do tej szkoły i później jeszcze idę z dziewczynkami na tańce.
No, i tyle, i tyle. To na razie. Co ty, Frozen słuchasz? No, dobra, kochani, to na razie. Elsa, tak, tak, moje słoneczko, jaka ona mądra dziewczynka. Normalnie. O, mucha tu jakaś wleciała. O, nienawidzę much w Anglii. Masakra. Jak sobie radzicie z muchami? My tu takie lepy mamy, wiecie? On przymocowuje się do sufitu. Co mówisz? Look Lego? No widzę. Super. No dobra, no to nic. To na razie uciekam. I widzimy się później. To na razie. No hejka, wiecie co? Wyszłam sobie na chwilę do solarium. Wygrzać się troszkę. Powiem wam, że dzisiaj mnie coś tak stawy bolą, wiecie? Ta pogoda taka dziwna jest. I po prostu wstałam taka trochę połamana. Nie mogłam w nocy spać, bo miałam takie uderzenia, kochani, gorąca. Najprawdopodobniej u mnie zaczyna się to całe klimakterium. Wiecie, no ta menopauza się powoli zaczyna robić. Chociaż nie, jeszcze mam okres normalnie. Ale zauważyłam, że ten okres się staje coraz mniej dni, wiecie, jak kiedyś potrafiłam nawet mieć 6-7, a teraz 4 dni i już koniec. Więc już powolutku chyba się zbliżam do tego momentu po prostu. No, z jednej strony to się cieszę, no bo wiadoma sprawa, już więcej dzieci nie będę miała. No ale z drugiej strony każda kobieta, która coś takiego przechodzi, no to czuję, że traci już swoją tą kobiecość, że to już znaczy, że to już dla niej się życie kończy, wiecie. Że już za przeproszeniem starą babą się robi. Ja nie mam takiego podejścia, powiem wam. W każdym wieku można fajnie wyglądać i się czuć. I w ogóle to są bzdury tak odnośnie starszych kobiet. Normalnie kobieta w takim już dojrzałym wieku też może być aktywna, też może ładnie wyglądać, być zadbaną, atrakcyjną kobietą, seks uprawiać i tak dalej. To jest bzdura totalna, że już się takie rzeczy kończą, jak kobieta tam osiąga, nie wiem, 50 lat, przypuśćmy. To jest bzdura. Także nie słuchajcie, żyjcie dalej. W ogóle kobieta to powinna mieć taki wiek, na jaki się czuje w środku przede wszystkim, kochani. No, dobra, idę do tego solarium troszkę się wygrzać i potem zmykam do tej szkoły. Dobra, kochani, to na razie. No, wyszłam. Jejku, jak było fajnie, jak było superancko. Tamte angielki sobie śpiewały. Hej, hej, baby. Muzykę na full. Akurat tam nikogo nie było, tylko ja byłam. Zauważyłam, że dostawili takie stanowisko z paznokciami. Akrylowe robią, żelowe. Tylko to robią. Chyba żadnej henny, nic więcej nie robią. Więc super. Dwa miejsca w jednym i to tak bliziutko. Tak się bardzo cieszę. Widzicie, tego mi właśnie tutaj brakowało, żeby było solarium gdzieś w miarę blisko, żebym nie musiała całego miasta gdzieś tam przemieszczać się, żeby iść do głupiego solarium nawet, wiecie. A tu mam praktycznie pod nosem i paznokcie to samo. Także super, super. Akurat teraz się to wszystko pojawiło. Fajnie, bardzo się cieszę, naprawdę. Solarium jest pierwsze od wielu, wielu lat, odkąd tu jestem w Anglii, pierwsze w moim typie solarium, naprawdę, bo wcześniej to te solaria były takie, że na przykład wyszłam czerwona, ugrzana, myślałam, że jestem tak opalona, a to wyszłam taka zgrzana, a potem przyszło co do czego, to bledziuch, bledziuch po prostu. Nic nie działało. Tutaj tak w tym świetle nie widać, ale się opaliłam, opaliłam się. Dopiero opalenizna wychodzi tak naprawdę 24 godziny po całej tej emisji opalania. Także ludzie robią na przykład błąd, że od razu po solarium idą pod prysznic. No oczywiście tam się podmyć, czy pod pachami, to co innego.
ale ogólnie z prysznicem powinny poczekać nawet do drugiego dnia. No ja oczywiście nie poczekam tyle, ale myślę, że dopiero po jakichś 5 godzinach skoczę pod prysznic, teraz tylko tak się podmyję. No, bo tą właśnie tą opaleniznę sobie zmywają same. Także powiem Wam, że ja głównie chodzę do solarium też teraz, w tym momencie, po to, żeby wygrzać sobie stawy, żeby troszeczkę takiej nabrać takiego humorku, wiecie. No tak zawsze na mnie działało solarium. No ale przy okazji wiadomo, że człowiek chce troszeczkę chociaż być opalonym, taki muśnięty słońcem. Ja nie lubię teraz takiej opalenizny, że aż kobieta normalnie wychodzi jak mulatka. Nie podoba mi się to. U niektórych dziewczyn. Ale czym starsza kobieta, tym pamiętajcie, że opalenizna bardzo, ale to bardzo postarza, szczególnie na twarzy. Dobra, na ciele to jeszcze jakoś tak znośnie to wygląda, ale na twarzy no to widać po prostu wtedy już wiek, a nawet starzej kobieta wygląda niż ma w rzeczywistości swój wiek. Także na twarzy ja nie chcę być brązowa. Taka, o, złota opalenizna. No, także 9 minutek sobie spędziłam. Znowu byłam na tym leżącym. Miałam dzisiaj na stojące, ale w konsekwencji mówię, nie, idę na leżące, bo chcę się wyleżeć też, wiecie, żeby mnie nic potem nie bolało. A teraz idę do tej szkoły, kochani. Mi się kto może zostanie z malutką w domu, a ja pójdę sama. Bo tak to Szalotka to będzie tam biegała. Ona już niedługo idzie od września do przedszkola. Nie mogę się doczekać. Na pewno się będzie cieszyć, bo ona uwielbia dzieci. No i niech już powolutku się klimatyzuje. Tutaj tak jest, że za darmo już przedszkole jest od 3 lat. Także akurat we wrześniu 3-latka będzie miała 11 września. Nie było sensu dawać jej wcześniej, bo mówię, po co? Ja nie mam żadnych dodatków. Po co ja będę na przykład to, co zarobię, to jeszcze mam wydać na przykład na całą tygodniówkę na tydzień przedszkola. Tak to tutaj przedszkole kosztuje dużo, naprawdę. Naprawdę się nie opłaca. Jeżeli macie jakieś dodatki, jakieś tam, wiecie, wsparcie, to co innego. A tak to jak ja pracowałam i dzieci miałam oddać na przykład do przedszkola, no był taki moment, że oddawaliśmy Maksiunia do przedszkola, ale potem zrezygnowaliśmy, bo on bardzo źle reagował. On akurat nie chciał do przedszkola. On potem się okazało, że był w spektrum autyzmu. To jeszcze było za wcześnie na diagnozę, ale ja już wyczułam, że coś jest nie tak, więc zabraliśmy go z tego przedszkola, żłobka, bym powiedziała. Teraz nie jestem za tym, żeby dawać dzieci do żłobków, wiecie. No chyba, że naprawdę sytuacja jest taka drastyczna, że naprawdę ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie czy coś takiego, no to co innego, ale ogólnie tak myślę 3-4 latka, wtedy dziecko można dać do przedszkola, wtedy dziecko nawet samo chce chodzić, no nie zawsze, są wyjątki, że niektóre dzieci nie chcą, ale moja się garnie się do przedszkola, także bardzo się cieszę. No i ja już wtedy mogę coś myśleć nad układaniem życia, jak gdyby, tak? Coś też pod kątem mojej pracy, coś tam mogę więcej zrobić, coś tam mogę więcej działać. No teraz to ona będzie chodziła na 2,5 godziny, co prawda. Znowu rozgardiasz taki będzie, bo teraz dzieci na 6 godzin chodzą do szkoły, ale jak ona pójdzie do przedszkola, to co 2,5 godziny będę musiała chodzić do szkoły. Ale to nic. Zawsze przez tą godzinkę chociaż coś się pouczyć, czy cokolwiek zrobić, wiecie, można. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówią. Wracam, piję kawę i spadła do szkoły. Także myślę, że będę już kończyć tego vloga. Może macie jakieś pytania czy cosik, to zapraszam do komentarzy. No, dobra, to trzymajcie się, buziaczki dla Was wszystkich. Ściskam mocno, pa, pa. Who wants that? No. It's bad. Bad, o. Ale piękne ciasteczko zrobiła Hanusia tutaj w szkole dla mamusi. Bardzo ładne. Super.